Rozmowa niezależna jest osobowa, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Sasin. Kłaniam się, dzień dobry. Bardzo uprzejmie dziękuję. My nagrywamy tę rozmowę przed świętami. Państwo ją będą oglądali, nasi widzowie, czytelnicy Gazety Polskiej w drugi dzień świąt. Bardzo uprzejmie dziękuję, że pan minister znalazł czas dla nas. Jak wyglądają święta w Ząbkach? Myślę, że tak jak wszędzie w Polsce. Tak samo. Rodzinnie, przy choince, ale również w takim przeżywaniem religijnym, myślę, ale również przy stole, bo to taka polska tradycja, że w te święta się dużo takich specyficznych potraw spożywa. Że nie w przygotowaniu czegoś? Staram się pomagać. Jak rozumieć chociaż, ten uśmiech? Staram się pomagać, chociaż nie, może niekoniecznie przy kulinariach, przy kuchni, ponieważ jest tak, że my rzeczywiście rodzinnie spędzamy te święta, czyli częściowo u teściów, częściowo u mojej mamy. Barszcz czy grzybowa? Barszcz, zdecydowanie barszcz. I ponieważ zarówno teściowa, jak i moja mama, jak i moja żona bardzo się dobrze w kuchni realizują, to myślę, dla mnie tam nie ma po prostu już miejsca. Wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt. Bardzo dziękuję i też dla wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Wiele radości na te święta, wiele łask Bożych, wiele spokoju i takiego bycia z tymi, z którymi chce się być. A propos spokoju. Ja chciałem zacząć spokojnie od tego, że oszukaliście wyborców. Dlatego, że ja pamiętam, jak pan w trakcie kampanii wyborczej się wił jak piskorz, żeby nie przyznać, że Polska jest w ruinie. Mówił pan o tym, że to jest zmanipulowane hasło, że wy nigdy nie powiedzieliście, że Polska jest w ruinie. A co się okazuje? Panie ministrze, Polska jest, nie chcę mówić w jakim miejscu, ale to jest gorzej niż w ruinie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wojskowy w stopniu pułkownika przez tydzień nie przyjmuje do wiadomości, że jest odwołany, nie przyjmuje do wiadomości, ignoruje fakt, że mu cofnięto certyfikat dostępu do informacji niejawnych, a w momencie, kiedy przychodzi jego przełożony, wzywa policję i dzwoni do dziennikarza Gazety Wyborczej, to Polska nie jest w ruinie. Polska jest w znacznie gorszej sytuacji. Dlatego mówię, że oszukaliście wyborców. Ja z wielkim spokojem wysłuchałem i przyjąłem tutaj tę opinię pana redaktora, również ze względu na ten świąteczny czas. Natomiast myślę, że akurat ta sytuacja, jak i wiele innych sytuacji, którymi mamy w Polsce do czynienia, to nie tyle świadczą o Polsce w ruinie, co o całkowitej degeneracji. Mówiąc oględnie tak zwanych elit, poprzedniej władzy. Mówię o tej władzy, która na szczęście po ostatnich wyborach jest już przeszłością dla Polaków, ale w dalszym ciągu uważa, że ma prawo rządzić. Rozumiem, że pan radny chce się do Komitetu Obrony Demokracji zapisać i żądać nowych wyborów. Natomiast już tak rzeczywiście na poważnie. Znaczy, no, mamy do czynienia z takim wszechogarniającym, jak widać, poprzednią władzę ciągiem do tego, żeby nie uznawać tego, że odbyły się w Polsce wybory, że kto inny rządzi, że to naród zdecydował w tych wyborach, że ci, co rządzili, są teraz opozycją, a ci, co byli opozycją, rządzą. A już właśnie szczególnie kuriozalne jest to, na co pan wskazuje, że niestety ta choroba, bo tak to nazwę, dotyka również służb mundurowych, dotyka wojska. No bo jeśli mamy rzeczywiście pułkownika w czynnej służbie, szef instytucji, ważnej instytucji zajmującej się kontrwywiadem, przez tydzień twierdzi, że minister go nieskutecznie odwołał, ponieważ, co jest jeszcze bardziej kuriozalne, że do tego, on twierdził, do tego odwołania potrzebna jest zgoda premiera innego państwa, żeby jego odwołać, bo to była taka leitmotiv tych wypowiedzi pułkownika Duszy, że się Słowacy jeszcze nie zgodzili formalnie, rozumiem, że tam miałby się rząd zebrać chyba słowacki i podjąć taką uchwałę, że się zgadza lub nie zgadza, żeby pułkownik Dusza został z funkcji w polskim wojsku odwołany. No, coś niezwykle rzeczywiście absurdalnego i robienie z problemu z tego, że minister obrony wreszcie postanawia tupnąć nogą i fizycznie tego oficera usunąć z funkcji, no bo on tego nie chciał przez tydzień wcześniej zrobić. Robienie z tego jakiejś afery i nagłaśnianie tej sprawy, jakoby to był kolejny zamach na pseudo-zamach na demokrację zamach w Polsce. Zamach na demokrację to się odbył 25 października, jak wygraliście wybory. Tak, no to był zamach na demokrację.
to był rzeczywiście, no w rozumieniu tych, którzy protestują, rzeczywiście to był zamach na demokrację. A tutaj minister obrony narodowej powinien poczekać do rana, tak, żeby pan pułkownik Dusza sprowadził sobie tych dziennikarzy, jak rozumiem, żeby była transmisja w tych wszystkich telewizjach i tak dalej. Jak go wyprowadzają w kajdankach i tak dalej, i tak dalej. Tylko o to chodzi. Dokładnie o to w tej sprawie chodziło. Całkiem serio i poważnie mówiąc, panie ministrze, to ma jeszcze jeden wymiar, znacznie gorszy od tego wszystkiego, bo ja rozumiem, że to, no nie wiem, jakaś aberracja, duże wyzwanie przed Polską Służbą Zdrowia a propos tych całych manifestacji antyrządowych i na przykład zachowania pana pułkownika Duszy, bo ja nie wiem, jaką linię obrony on przyjmie. To jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, też poważny, bo jeśli człowiek w randze wicepremiera i ministra obrony narodowej, tutaj myślę o panu Siemoniaku, mówi o tym, co się odbyło, że to jest atak na historyczna sprawa, po raz pierwszy kraj NATO zaatakował placówkę NATO, i okazuje się, że tak. I to mówi wicepremier, były minister obrony. To nie jest placówka NATO, bo oni tam nie mają żadnego atestu natowskiego i tak dalej. Znaczy co, on nie wie, o czym mówi? No i wie doskonale, no, tylko politycy opozycji dzisiaj zatracili, myślę, taką podstawową rzecz, która każdemu politykowi powinna być w demokratycznym państwie przypisana. Czyli jednak jakieś takie myślenie poza tym swoim politycznym interesem, myślenie również w kategoriach interesu i dobra państwa. No tutaj to zostało zupełnie przekroczone, bo dzisiaj wypowiedzi polityków Platformy, to nie tylko pana Siemoniaka, również Schetyny, przecież no, w końcu ministra spraw zagranicznych jeszcze do niedawna, ważnej również postaci, którzy no, w ten sposób się wypowiadają, to szkodzi interesowi Polski. No, to szkodzi polskiej niezależności, to nam szkodzi na arenie międzynarodowej. Potem mamy takie efekty, jak wypowiedzi pana Schulza, który opowiada jakieś bzdury, dyrdymały na temat tego, co się w Polsce dzieje, i ten przekaz idzie w świat. Ileś osób to słyszy, nam mówi poważny człowiek, szef Parlamentu Europejskiego, opowiada, że w Polsce demokracja już upadła, że zamach stanu, że tam prawie że czołgi na ulicach, prawda, że nie wiem, prezydent czy premier w czarnych okularach w telewizji ogłaszał godzinę policyjną niemalże. No tak można było ze słów przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Schulza, wywnioskować. No to przecież czy to buduje nam dobry przekaz za granicą? No, myślę, że naprawdę się powinni politycy opozycji opamiętać, szczególnie w takim zakresie jak bezpieczeństwo państwa, bo mówimy tutaj przecież o instytucji, tutaj wracamy do pana Duszy i tego Centrum Kontrwywiadowczego. Mówimy o instytucji, która ma dbać o nasze bezpieczeństwo w obliczu ogromnych wyzwań, które przed Polską, tutaj przed polskimi władzami stoją, bo mamy i agresję rosyjską z jednej strony, i mamy ekstremizm islamski, mamy oczywiście działania różnego rodzaju instytucji, które chcą tutaj rozgrywać swoje interesy w Polsce. Ważne jest, żeby na czele takiej instytucji kontrwywiadowczej stały osoby, co do których nie ma żadnych najmniejszych wątpliwości. Okazuje się, że poprzedni rząd postawił na czele tej instytucji oficera, który nie uważa za stosowne wykonywać rozkazów, tylko uważa, że jest jakimś eksterytorialnym, kieruje eksterytorialną placówką uzależnioną jeszcze od, a on jest uzależniony od zgody obcego państwa, chociaż sojuszniczego, ale od decyzji obcego państwa. No, bardzo, bardzo niedobrze się dzieje. Ja nie sądzę, proszę, żeby ktokolwiek słyszał o takim przypadku w ogóle. Ja myślę, że w wojsku, że, tak, ja myślę, coś że, takiego było, znaczy, ja myślę, że w każdym innym przypadku, w każdej armii, najbardziej nawet demokratycznym państwie, rzeczywiście taki oficer zostałby wyprowadzony w kajdankach, prawda? Faktycznie z tego miejsca, gdzie od tygodnia okupuje to miejsce i nie wykonuje rozkazu. Proszę wybaczyć, że w tej świątecznej atmosferze ja temu wydarzeniu poświęcam tyle czasu, ale ono mnie naprawdę zbulwersowało i moim zdaniem to jest rzecz niesłychana. To się nie miało prawa wydarzyć, ale no właśnie się wydarzyło. A takie są skutki właśnie również działań polityków, którzy kontestują wynik wyborów. Ci, którzy mówią, że właściwie ta władza, która dzisiaj jest w Polsce, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest nielegalna, nie ma prawa rządzić, nie ma prawa podejmować decyzji, nie ma prawa również realizować swoich programów wyborczych. To jest skandal, że wy chcecie realizować. No to już jest szczyt skandalu. Od 8 lat tego w kraju nie było, prawda? Panie ministrze, rozmawiamy już co najmniej 6 minut i nie wspomnieliśmy, nie wiem jak to się mogło zdarzyć, to jest niedopatrzenie z mojej strony, i nie wspomnieliśmy ani razu nazwiska Petru. Ten sztucznie pompowany, no tak jest, taka jest prawda. Oczywiście niedopatrzenie. Powinniśmy od tego zacząć. Ten sztucznie pompowany następca chyba jednak Tuska, w
Bo mnie się wydaje, że to jest tak, że ten elektorat Palikota to przeszedł podczas tych wyborów do Kukiza, a tego Petru sztucznie lansują, żeby zastąpił no, to, co zostało po nieboszczce Platformie Obywatelskiej. Właściwie nie ma większego znaczenia, nie wiem, czy tam wygra Schetyna, no czy Siemoniak. To prawda. Znaczy, to tam już nie widać potencjału przyszłości. Ale chcę pana zapytać o tego Petru, czy to jest według pana groźny przeciwnik dla was? No, oczywiście, że to jest groźny przeciwnik. Nie ma. Wyborcza zadaje już takie pytanie dotyczące Petru, formułując je w ten sposób, że nie czy lubimy, tak. Czy lubisz Petru, czy nie lubisz Petru, tylko dlaczego tak lubimy Petru. Tak. My nie lekceważymy naszych przeciwników, bo gdyby oni byli słabi, nieudolni i nie mieli rzeczywiście mocy sprawczej, to przecież ta Trzecia Rzeczpospolita w wymiarze, w tym kształcie, który doskonale poznaliśmy, nie trwałaby 20 kilka lat, prawda? No jednak ten projekt skończyłby się znacznie wcześniej. Przecież chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, a szczególnie dla tych, którzy obserwują, co się w Polsce przez te 20 kilka lat działo, że są potężne grupy interesów, niezwykle zadowolone z tego, jak ta Polska została urządzona, niezwykle zadowolone z tego, że w tej Polsce przez 20 kilka lat niektórzy robili wielkie interesy, często niezależnie od prawa albo w poprzek tego prawa, a większa część społeczeństwa była przez posłuszne media utrzymywana w przekonaniu, że wszystko jest super i w porządku i mamy najlepszą na świecie demokrację. Jeśli pan Bronisław siedzi w fajnym wnętrzu pałacowym, wynajętym za niewielkie pieniądze, otoczony przyjemnymi meblami, i to on ma prawo myśleć mówić o tym, że to był złoty okres dla Polski. Oczywiście, złoty wiek, prawda? Tak. Złoty wiek, jak sam to raczył powiedzieć. Jeśli mamy ogromne lobby w Polsce, różne, ale chociażby lobby bankowe, no bo dzisiaj ono jest najbardziej przerażone pomysłami Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzenie podatku bankowego. Prawda? Jeśli to lobby bankowe, wielkie banki w Polsce mają rocznie 500 milionów złotych tylko i wyłącznie na reklamę, prawda, na promocję, to oni są w stanie generować histerie medialne, prawda, całe kampanie medialne, które będą budowały taki przekaz o tym, jak to bardzo źle się w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości dzieje. Tak. Właśnie, mówić właśnie o takie rzeczy, o jakie pan w tej chwili formułuje. Więc to jest potężny przeciwnik. Mamy tego świadomość. Nie jesteśmy w takim uśpieniu. Uważamy, że wszystko nam się uda, bo sobie coś zamierzyliśmy, wyborcy zagłosowali. My już mamy doświadczenia również lat 2005-2007. Wiemy z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Jest lansowana taka teza, że Petru to jest wygodny przeciwnik, bo jego popierać będą tylko te kręgi liberalne i tak dalej. No, jakby rzeczywiście patrzeć tak na to racjonalnie, to tak powinno być, ale jednak wiemy, że w Polsce nie zawsze wszystko racjonalnie się odbywa, chociażby z tego powodu, że media, duża część mediów, te media tak zwane mainstreamowe, no są w stanie jednak kształtować pewną rzeczywistość, która nie jest rzeczywistością realną, tylko rzeczywistością przez te media wytworzoną. Prawda? W związku z czym no, zbudowanie takiego obrazu, że Ryszard Petru jest wyrazicielem opinii i interesów, co więcej, zdecydowanej większości obywateli, że to jest ten facet, który będzie bronił w Polsce demokracji, swobód obywatelskich, wolności słowa, a z drugiej strony stoi ten okropny Kaczyński i za nim ta armia pałkarzy, którzy tak naprawdę chcą faszystów, w Polsce prowadzić, tak, czy faszystów, którzy chcą w Polsce zaprowadzić najciemniejszą dyktaturę rodem z Korei Północnej. No taki przekaz wtłaczany jednak dzień i noc przez dużą część, czy większość mediów, no jakiś skutek musi odnosić. No to w końcu nie kto inny jak mistrz propagandy dr Goebbels swojego czasu powiedział, że kłamstwo stukrotnie powtórzone staje się prawdą, prawda? Więc my takie kampanie medialne obserwowaliśmy już wielokrotnie w ostatnich latach, więc na pewno to nie jest dziwne. Dlatego taką ogromną rolę dzisiaj musimy przyłożyć do tego, żeby odpolitycznić media publiczne, żeby media publiczne stały się wreszcie mediami, które będą formować rzeczywistości. No będzie, no ale to cokolwiek byśmy nie zrobili, to będzie krzyk, panie redaktorze. Bardzo uprzejmie dziękuję, że pan to mówi, bo też mam takie wrażenie, że czy Jarosław Kaczyński powiedziałby, użyłby tej cokolwiek metafory AK-owcy, gestapowcy, czy by nie powiedział? Jakby nie powiedział, to by powiedzieli, że powiedział. No przecież mieliśmy
już też tego okresy, typu manipulacje. Kiedy milczą nienawiści. Tak, no, mieliśmy takie manipulacje, dokładnie, o, przypomnijmy to, że jak milczy, też jest źle, prawda? Natomiast ta manipulacja się powtarza cyklicznie, prawda? Pamiętamy już aferę z panią Merkel swojego czasu, prawda? Gdzie dobudowano całą opowieść o tym, co to Jarosław Kaczyński nie powiedział, czy nie napisał, prawda? Co miał na myśli, mówiąc to, co powiedział. Więc to są pewne stałe elementy i muszę powiedzieć, że aż dziw, że jednak w dalszym ciągu jednak do pewnej części Polaków, dla pewnej części Polaków tego typu manipulacje są skuteczne, prawda? To jest moim zdaniem dowód na to i tego nie należy lekceważyć, że przed polską służbą zdrowia, szczególnie przed polską psychiatrią, stoją bardzo poważne wyzwania i tutaj nakłady muszą być zdecydowanie większe od tych zakładanych. Mówię całkiem serio. Nakłady w ogóle na służbę zdrowia oczywiście będą większe, nie tylko na psychiatrię, chociaż zgoda, że to akurat ta dziedzina medycyny w Polsce też nie ma się najlepiej. Natomiast rzeczywiście to jest coś, co my z historii przecież możemy obserwować, czyli propaganda, która ogłupia jednak ludzi, prawda? I skutecznie to robi. Jeśli na naszym portalu wiszą zawieszone filmy z tych manifestacji tego tak zwanego KODU, Komitetu Obrony Demokracji, gdzie tłum się zachowuje agresywnie, nasi dziennikarze są popychani, ja nie mówię już o tym, że lżeni i tak dalej, a ja cały czas słyszę ten przekaz, tę narrację, bo tak to jest teraz opowiadane, że to są pokojowe demonstracje i tam nie dochodzi do żadnych ataków i tak dalej. Panie dyrektorze, popatrzmy. Niestety, może to będzie też przykre, co powiem, również z tego względu, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, ale jaka jest możliwość oddziaływania, prawda? No, mamy pewną grupę wyrobionych odbiorców, którzy rzeczywiście poszukują informacji, prawda? Oni wejdą na portal Niezależna, obejrzą naszą rozmowę, zobaczą te filmiki, o których pan mówi, w ogóle będą chcieli zdobyć informacje z różnych źródeł, ale mamy no jednak chyba większość w dalszym ciągu społeczeństwa, które no nie poświęca aż tyle wysiłku na to, żeby do tej informacji dotrzeć. I robią to docierają tej informacji w najprostszy sposób, prawda? Biorą pilota, włączają telewizor na jeden z trzech podstawowych kanałów telewizyjnych, czyli albo telewizja publiczna, albo TVN, albo Polsat. Co możecie z tym zrobić? I jakby obserwuje to, co tam jest. Czy możecie się jakoś obronić? Możemy się obronić. Mamy świadomość tego, że tego, o czym mówiłem, że propaganda jest skuteczna, w związku z czym no, trzeba przerwać tą możliwość szerzenia propagandy przynajmniej przez tą telewizję, która jest telewizją no, finansowaną jednak z środków publicznych. No, nie możemy jako władza, jako rząd godzić się, że z środków publicznych będzie finansowana stacja telewizyjna, która zajmuje się nie informacją, rzetelną informacją, do czego jest powołana, tylko manipulacją, kłamstwem i propagandą. Prawda? I tutaj musi być radykalna zmiana i dlatego jest przygotowany ten projekt ustawy o mediach narodowych. On będzie zaraz po nowym roku procedowany w parlamencie i myślę, że rok przyszły zacznie się rzeczywiście od przyjęcia tych nowych rozwiązań dotyczących mediów publicznych, co radykalnie zmieni sytuację, bo w dalszym ciągu jednak Telewizja Polska i Polskie Radio to są te media, które mają największy odbiór społeczny. No dym będzie oczywiście, no bo znowu jest to wyrąbanie potężnego wyłomu w tym konglomeracie III Rzeczypospolitej. Czy to jest to najważniejsze zadanie? Ja tutaj pytam pana, patrząc na pana jako na człowieka, który jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o znajomość mechanizmów, które funkcjonują, dzięki któremu państwo funkcjonuje. Pan był wojewodą, pan był wiceszefem Kancelarii Prezydenta. Pan doskonale wie, co jest potrzebne, żeby kraj funkcjonował, żeby to wszystko działało, żeby państwo działało, tak? Co jest najważniejszą sprawą do załatwienia? No, ja myślę, że to w ogóle jest bardzo ryzykowne zawsze mówienie o tym, co jest akurat najważniejsze. Myślę, że jest bardzo wiele ważnych rzeczy, które muszą być zrobione. Czy z jednej strony porządkowanie państwa, to co właśnie się dzieje, czy przywracanie stanu prawnego, chociażby cała awantura z Trybunałem, przez którą musieliśmy przejść. To nie dlatego przeszliśmy, że my chcemy wywoływać awanturę i się w tym dobrze czujemy. No, przywrócenie takiej podstawowej rzeczy wydawałoby się w państwie jak poszanowanie prawa i stosowanie prawa, konstytucji, niezależnie od tego, kogo to prawo dotyczy. Właśnie reforma mediów publicznych, czyli całe uporządkowanie rynku informacji, niezwykle ważne, bo przecież w końcu nie bez kozery mówi się, że to jest ta ważna władza, ważna część władzy równorzędna, a może ważniejsza często od tej władzy politycznej. No i wreszcie pozostaje ogromny obszar wiarygodności władzy, co myślę jest dla nas wielkim zadaniem, czyli realizacja programu wyborczego, bo tak jak pan wcześniej wspomniał, rzeczywiście no, nigdy być może jeszcze w Polsce
Polsce po 1989 roku nikt poważnie nie traktował swoich obietnic wyborczych, a my musimy pokazać i chcemy pokazać, że my traktujemy te nasze obietnice wyborcze, nasze zapowiedzi ze śmiertelną powagą i będziemy je poważnie wprowadzać w życie. To jest kwestia wiarygodności. Żadna władza nie ma szansy zakorzenić się na dłużej w społeczeństwie, w państwie, jeśli nie będzie władzą wiarygodną, czyli jeśli dopuści do tego, że obywatele będą mówili, kolejni okłamali, kolejni nas oszukali, po raz kolejny. Ci również, ci są tacy sami, jak ci poprzedni, bo też kłamią. Prawda? Więc to nie jest droga, którą my na pewno pójdziemy, stąd szybkie przygotowywanie tych projektów ustaw dotyczących szczególnie 500 zł na dziecko. To jest oczko w głowie rządu Beaty Szydło i to za chwilę się pokaże. Do tego podatki, te podatki, które nie będą obciążać obywateli, tylko tych, którzy tych podatków po prostu w Polsce nie płacą, obławiając się w sposób nieuzasadniony. Mam na myśli przede wszystkim banki, przecież w zdecydowanej większości banki zagraniczne, sieci handlowe, wielkopowierzchniowe. Polacy chcą, żeby te podmioty zostały opodatkowane, bo czują gdzieś, że to jest wielka niesprawiedliwość, że mały sklepikarz polski, sklepikarz, który prowadzi mały sklepik osiedlowy, czy gdzieś na wsi musi zapłacić podatek, a wielki supermarket, wielkie centrum handlowe tego podatku nie płaci. Czy właśnie banki, które generują ogromną część zysków w gospodarce narodowej, a tego podatku płacą, co kot napłakał. No, musimy to zrobić. Do tego obniżenie wieku emerytalnego, do tego podniesienie kwoty wolnej od podatku. Akurat te projekty są już w parlamencie. Wyręczył nas tutaj pan prezydent Andrzej Duda. I te projekty złożył. Również będziemy się w najbliższym czasie nimi zajmować. To jest wielki test wiarygodności dla Prawa i Sprawiedliwości, dla tego rządu, dla nowej władzy, która wygrała wybory. Jestem przekonany, że przejdziemy ten test pozytywnie. Będziemy się nimi zajmować po nocach, chciał pan powiedzieć. I w dzień, i w nocy, ponieważ polityka to nie jest praca na 8 godzin dziennie. To wszystko robicie, no właśnie, no właśnie, ale wszystko źle, proszę zobaczyć. Gdy jakby było wolno, to mówiliby za wolno, świętują, nie obradują, prawda? Nie wiadomo co robią. Jak szybko to wszystko idzie, to znowu za szybko. To opozycja krzyczy, że nie ma czasu się z projektami zapoznać. Dobry przykład był tuż przed świętami z Trybunałem, z tą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie najpierw był wielki krzyk, że za mało czasu, że nie można się z tym zapoznać, że potrzeba jakichś ekspertyz, rozdzierali szaty. Jak się okazało, że komisja powołana w tej sprawie została z czwartku przełożona na poniedziałek, no to afera, dlaczego przełożona ta komisja, prawda? No po to, żeby dać więcej czasu być może, prawda? Odpowiedź powinna brzmieć. Widać wyraźnie, że cokolwiek by ten rząd nie zrobił, cokolwiek by ta większość parlamentarna nie zrobiła, zawsze będzie ostra krytyka opozycji, ale to ma jeden wielki pozytywny wymiar. To nam pokazuje, że nie powinniśmy się w ogóle tym przejmować, nie powinniśmy uważać, nie powinno gdzieś w naszej głowie istnieć takie przekonanie, że jak może zwolnimy, jak może pewnych rzeczy nie zrealizujemy, jak może gdzieś tam odpuścimy, to może będą nas mniej krytykować. Nie, będzie dokładnie tak samo albo jeszcze gorzej, bo jak zobaczą, że jesteśmy słabi, że się cofamy, to będą atakować jeszcze bardziej. W związku z czym idziemy do przodu, niech krzyczą, niech awanturują się, niech rozdzierają szaty, niech demonstrują. Od tego jest demokracja, żeby każdy mógł demonstrować, oby pokojowo, oby rzeczywiście nikogo nie znieważać, nikogo nie fizycznie nie atakować, oby nie realizować tych wezwań Stefana Niesiołowskiego do podpalania siedziby Prawa i Sprawiedliwości. To proszę bardzo, jest wolność w Polsce zgromadzeń, mamy demokrację, poważnie ją traktujemy, a my robimy swoje, będziemy swój program realizować. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego jeszcze raz Państwu życzymy.